Znaczy myślę, że drużyny były w podobnym położeniu, w lekkim kryzysie, z tym, że jak ma inne cele i gdzieś ta sytuacja w tabeli jest troszkę więcej komfortu, no my niestety tego komfortu nie mieliśmy, na pewno był to dla nas bardzo trudny gatunkowy mecz i jestem bardzo zadowolony z pracy wolicjonalnej mojej drużyny. Jeżeli chodzi o ocenę meczu, no to pierwsza połowa, powiedziałbym, że wyrównana, fajnie, że strzeliliśmy w dobrym momencie, bo do szatni strzelenia bramki to jest taki mocny impuls psychologiczny. No niestety w drugiej połowie uważam, że za mocno się cofnęliśmy i przy tym naszym niskim ustawieniu nie potrafiliśmy skutecznie wyprowadzić kontrataku, dodawaliśmy skrzydeł przeciwnikowi i tu nam tego zabrakło, tego transferu do przodu i no niestety przykro się, na pewno przegrywa w końcówce meczu, bo ten wynik powinniśmy dowieść do końca, mimo że optyczną przewagę posiada w drugiej połowie przeciwnik, no ale taka jest piłka nożna, no chłopcy są bardzo smutni po meczu, ale jestem przekonany, że jeżeli będziemy tak cyklicznie rozgrywać mecze jak ten, jak poprzedni ze Zniczem Pruszków, to o nasze cele jestem spokojny. Dziękuję mojej drużynie za zaangażowanie i przygotowujemy się już do następnego meczu z naszym bezpośrednim rywalem, ze Stalową Wolą. No, chciałbym też podkreślić na pewno to, że dzisiaj w meczu bardzo fajnie zaprezentowała się młodzież w naszym składzie. Było w pierwszym składzie dwóch 16-latków, także gdzieś połączenie doświadczenia Mariusza Muszalika, Krotofila, Broniewicza i Grolika z naszą młodzieżą daje ciekawy efekt. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.